Uwaga, rzuć tutaj. Jest czerwona lampka. Połóż tutaj, ja sobie wezmę. Witam Państwa serdecznie w podwójnej roli. Dzisiaj będziemy rozmawiać o sprawach międzynarodowych. Będziemy rozmawiać o sprawach międzynarodowych z wybitnym ekspertem, znającym bezpośrednio, jaka jest sytuacja na Bliskim Wschodzie, w tym w państwie syryjskim, oraz naszego znakomitego specjalistę od fantastycznych przysłów i przypomnienia polskiej wielkiej literatury oraz relacji zwolennika neutralnej, wieczystej, neutralnej Polski, która przyjęci się ze wszystkimi krajami świata. To jest zresztą tak samo moje przesłanie, moje zdanie na ten temat. Oddaję w tej chwili mikrofon panu Nabilowi i on zechce się ustosunkować do następującego pytania. Co się stało w momencie, kiedy nowo wybrany prezydent już parę miesięcy rządzi, zrobił taki teatr, który kosztował 6 osób zabitych, zniszczone 6 samolotów, może więcej, do końca nie wiem. Kiedy to, o czym nawet Max Kolonko powiedział w swojej wypowiedzi, zmistyfikowano jakąś broń chemiczną, którą rzekomo pan prezydent Syrii Assad, czyli Syria, postanowiła otruć dzieci i cywilów w terenach, które zajmuje rzekomo konstytucyjna opozycja. Proszę bardzo. Z tą konstytucyjnością zaskoczyłeś mnie. Maciej, proszę jest ciebie. Łaskawy. Ja cytuję media. Tak, to nie cytuj tych mediów tam, które są, powiedzmy, wrogie ludowi. Są media, tak? I mendia. Mendi. I to są mendia. No to cytowałeś mendia chyba. Specjalnie, mendia. Żeby na to zwrócił uwagę. To jest stary dobrze. Sposób reżyserski. Dobrze. No więc no... Ponieważ większość naszych słuchaczy słucha tych mediów i ciągle mnie pyta, kiedy ta wojna wybuchnie. Mhm. To znaczy, wojna jeżeli wybuchnie, to wybuchnie po prostu za sprawą Ameryki w Korei. Po prostu. Jeżeli, bo Korea nie cacka się. Syria jest wstrzemięźliwym krajem, jeżeli chodzi o politykę, także działa cały czas politycznie, próbuje rozwiązać te problemy, które ten cały świat demokratyczny nagonił na nią. Natomiast jeżeli będzie jakakolwiek wojna rzeczywiście, no to będzie tam, po prostu w Korei, albo w Stanach właściwie, bo to już tam tylko przez morze przerzucić te arsenały swoje i to wszystko. Także ten. Natomiast jeżeli chodzi o tego prezydenta, o którym mówiłeś. No tak wyszło. Tak, już ileś tam razy, 50, 60 razy wyliczyli mu, że tam przed, jak był kandydatem, no to powiedział, że on w ogóle Syrię chce po prostu porozmawiać z Syrią. Nawet kilka tydzień przed była jakaś tam osobistość amerykańska w Syrii, spotkała się z prezydentem Assadem i prezydent Trump, i on zapytał, czy jakby zadzwonił do prezydenta Assada, czy byłby łaskawie tam z nim porozmawiać i porozmawiać na tematy. On nie będzie tam tego, tylko na tematy po prostu rozwiązania politycznego, powiedzmy, i walki z Daeszem, z takim, z ISIS-em, które oczywiście de facto Stany Zjednoczone stworzyły, no, tak jak pani Clinton tam powiedziała, tak, tak. I nie tylko. No, ona się cieszyła z tego ataku. To tak, no mówiła, że przecież myśmy stworzyli Al-Kaidę i ISIS po prostu. No, ale to już historia. Już jest to stworzone i trzeba by z tym coś zrobić. Natomiast... Najpierw stworzymy, a potem zwalczamy. A potem zwalczamy. Udajemy, że zwalczamy, bo wczoraj samoloty amerykańskie atakowały ludność cywilną i około 200 osób zginęło. I oczywiście to była kolejna pomyłka samolotów amerykańskich, czy tam samolotów koalicji, powiedzmy, amerykańskiej, ale to jest już inna sprawa, bo to codziennie się dzieje coś takiego. Samoloty niszczą cały czas infrastrukturę syryjską w rejonie Tami Eufrat,
po prostu, bo chodziło o to, zniszczyli wszystkie mosty prowadzące do miasta Raqqa, czyli to jest ta ostatni bastion, powiedzmy tych ISIS-owców. Natomiast no jest konkretny plan i już niebawem, ja myślę, że tak, niebawem Syria ogłosi po prostu, że każdy obcy, każda obca osoba, każda obca broń, która jest na terenie Syrii bez zgody rządu syryjskiego, jest persona non grata albo coś tam co należy zwalczać i tak będzie. I to po prostu dosięgnie tych sił amerykańskich, które są na terenie Syrii. Niestety chciałem tu przypomnieć, że wśród 500 powiedzmy amerykańskich żołnierzy w bazach wokół Raqqy znajduje się 100 żołnierzy polskich. Czyli Jewgeni Satanowski kłamał. Żołnierzy polskich. Także tu nie będę zwracał się do nikogo z polityków, ani do pana Macierewicza, ani do ministra spraw zagranicznych Polski. Także ten. Nabil, pozwolisz. Czy oni są oficjalnie tam? Oczywiście, w ramach koalicji amerykańskiej. Zadam ci banalne pytanie. A dlaczego my o tym nic nie wiemy od naszego rządu? Bo ja nie wiem. To teraz uważajcie, rodacy. Bo ja nie wiem. To nie są polscy żołnierze. Mhm. To są najemnicy w polskich mundurach. Tak jest. I niestety, bardzo mi przykro to powiedzieć, bo jest, jeśli się bawimy w demokrację, tak jest. To jest Sejm, jest rząd, to się mówi o obywatelach. Czy szanowne matki tych chłopaków wiedzą, że chłopcy tam mogą stracić kończyny górne i dolne, a nawet głowy? Bo Amerykanie oczywiście będą szanować swoich własnych żołnierzy, bo ich własny żołnierz jest drogi. A jak głupiego Polaka można posłać, to co to? Im więcej trupów po polskiej stronie, tym lepiej, prawda? Tak, tu nie będą zajmować się zaopatrzeniem, tak jak na wzgórzach Golan na przykład, tylko będą rozdzielanie stron walczących. Będą po prostu uczestniczyć w walkach. Zresztą kilka samolotów F-15 polskich samolotów. 16 uczestniczy powiedzmy w walkach. Jest już bazowany w Jordanii, także. Także razem z izraelskimi, powiedzmy... A zadam ci pytanie, czy Polska już szkoli. Obecność Ameryki i polskich najemników, znaczy najemników w polskich mundurach jest bezpośrednio związana z interesem Izraela? No przecież to cała ta chryja to jest po to, żeby Izrael żył spokojnie i on był największym krajem na Bliskim Wschodzie. Po prostu, żeby zapomnieć, stworzono problem syryjski, to oczywiście w ramach jakiejś tam globalnej, starej, jakiejś tam starych planów restrukturyzacji, powiedzmy, całego rejonu Bliskiego Wschodu, ale nie po to, żeby tylko zniszczyć, ale po to, żeby takie państwo, które znajduje się w Palestynie, czyli państwo chazarskie, czyli ci Chazarzy, którzy tam mieszkają i rządzą i wygonili Palestyńczyków. Oczywiście niedawno była rocznica masakry w Deir Yassin, którą porównałem dzisiaj do tego samego, co 2 maja w Odessie się wydarzyło przez upowców, banderowców. Przez banderowców. Także to są, za tymi stoją te same metody i te same osoby i ci sami Chazarzy po prostu. Także ten. W Syrii pan Trump postanowił posłuchać głos swojej córki, męża Żyda. I Pentagonu. Od razu został doradcą, ciekawe. Tak. I młody człowiek. Tak. No u nas też są tacy młodzi doradcami. Ministrów. No, w każdym bądź razie, stawiać na młodzież. Trzeba stawiać na młodzież. Także atakował bazę wojskową Syrii. Podobno z której albo która
ma broń chemiczną, którą samoloty syryjskie z tej bazy wystartowały i ostrzelały Khan Sheikhoun, czyli taka miejscowość, która jest pod kontrolą tych bandżorów. Miałem powiedzieć banderowców, ale to samo. Właściwie to samo. Nie to samo. W każdym bądź razie fakt jest taki, że samoloty syryjskie rzeczywiście atakowały, tak jak atakują cały czas te bazy, czy tam magazyny broni terrorystów. I akurat tam wiedzą, Syria zaalarmowała ONZ kilkadziesiąt razy, że jest przemycana broń chemiczna, ale to po tym, jak po tym, jak Syria została pozbawiona tej broni chemicznej, którą miała, czyli de facto Stany Zjednoczone ją tam zniszczyły na Morzu Śródziemnym, zaalarmowała, że jest przemycana ta broń z Libii, oczywiście przez Turcję, i że te bandy mają tą broń i oni chcą ją wykorzystać. I oni tam cały czas po prostu zaalarmowali, że rząd syryjski będzie atakował bronią chemiczną, bo oni planowali właściwie stworzyć taki fałszywą flagę, tak jak 19 marca 2013 roku, kiedy zaatakowali Khan Sheikhoun, Khan Lasel, przepraszam, w Syrii. I Syria od razu zażądała, żeby ONZ wysłała swoją komisję do zbadania tej tragedii, bo oni wcześniej już prowadzili jakieś badania na zajączkach, na królikach. Nie było królików, to zające tam używali do tego. W każdym bądź razie Stany Zjednoczone, Anglia, Francja uznali, że jeszcze jest czas, że w Khan Lasel jeszcze jest czas, że chemia nie zginie, że to oni mają czas. I dopiero po pół roku, po pięciu miesiącach, czyli w sierpniu 19 marca, wysłali swoją komisję do Syrii do zbadania tej broni. To, co się wydarzyło w Khan Lasel. I co się stało? 21 to bezmyślne wojsko syryjskie atakowało chemicznie okolice Damaszku, Ghouta, z broni chemicznej i zginęło tam prawie 50 dzieci, a to było w piątek, szkoły zamknięte. 50 dzieci, wśród których rozpoznano porwane dzieci z rejonu Lataki miesiąc wcześniej. Czyli oni tam przygotowali te dzieci. Piątek oczywiście szkoły nie ma, no ale to nic nie szkodzi, może w przedszkolu były czy te dzieci, czy tam jak. I te dzieci tylko zginęły. I tam już ich otruli oczywiście i pokazali, że wojsko syryjskie to używało. I oczywiście już od razu nagonka na Syrię i tak dalej. No ale było kilka ludzi, którzy tam trochę myślą i już dopatrzyli tą fałszywą flagę. Teraz to, co się wydarzyło w Khan Sheikhoun, że samolot syryjski atakował magazyn i ten magazyn jak wybuchł tam z takimi, powiedzmy, nie wiem, czerwonymi, żółtymi jakimiś tam mgiełkami, tam gdzieś wybuchło, rozpowszechniło się i tak dalej. Od razu wykorzystali to, białe hełmy tak zwane, wykorzystali to, żeby znowu kilkoro dzieci, porwanych dzieci wcześniej z różnych miejscowości, zabić, dosłownie zabić. Zabić i sfingować dwa filmy takie, które białe hełmy, nie ma więcej filmów, białe hełmy, które to białe hełmy sfingowały. Dwa filmy i na bazie tych dwóch filmów wojsko syryjskie atakowało chemicznie, czyli rzuciło bombę chemiczną na ten rejon. I dlatego magazyny wybuchły i tak dalej. Bez nośników lotniczych. Tak. Bardzo ciekawe zjawisko. Jak oni to I teraz co? Riposta niby Trumpa, bo on musiał coś pokazać, że on tam, o Jezus, tam gdzieś to jego córka, która ma męża Żyda, to już tam gdzieś może coś tam ma wspólnego z tymi planami, czy tam namówiła go i tatuś, kochani, wysłał 59 chyba Tomahawków, czy tam niektórzy mówią, że więcej,
wystrzelił w rejonie tego lotniska, z którego albo który ma tą broń chemiczną, czyli z którego leciały te samoloty, bo przecież jak samolot wziął bombę chemiczną, to on ma, musi być magazyn tam w tym, na tym lotnisku. I on po prostu strzelał do tego lotniska, trafił co prawda tylko 23 pociskami, bo reszta tam gdzieś albo w morzu, albo systemy radarowe, antyradarowe, albo samoloty syryjskie tam odbijały, są filmy z tego. Natomiast tych 23, tam nie wiem, czy z 23 rakiet Tomahawk, może trafiło 8 czy 10 w to lotnisko. Ale to powinno wystarczyć, żeby uderzyć w te magazyny chemiczne i żeby taka sama smuga, może jeszcze większa, wyszła, czy tam wybuchła na ten. A lotnisko zostało otwarte znowu po 6 godzinach, czyli po 6 godzin później pierwszy samolot syryjski odleciał z tego lotniska, po prostu poleciał na swoje... Po co ta szopka, po co ten teatr? Ja powiem. A, to już może ty powiedz. Proszę Państwa, szopka jest według rosyjskich analityków, no bo oni najlepiej się znają z tych, którzy są dostępni. Oczywiście są jeszcze arabscy, syryjscy, może chińscy, może z Indii, może z Iranu, tych, którzy trudniej usłyszeć, ale powiem tak. Na początku dwie anegdoty, a potem odpowiedź. Proszę Państwa, jeden z analityków rosyjskich porównał Stany Zjednoczone do szalonego słonia, który to szalony słoń goni, biegnie, ma wyłączony mózg i jest ślepy. A drugi powiedział takie słowa, to może wiele Państwu wyjaśni, że różnica między panią Clinton a panem Trumpem jest tylko taka, że jak położysz broń, odbezpieczysz, włożysz magazynek, to trzymasz za rękojeść. To jest Trump. A jeżeli byłaby pani Clinton, to trzeba byłoby jeszcze trzymać za spust. Taka jest mniej więcej różnica między tymi ludźmi. Trump jest bardzo słabym politykiem. No, ale to jest anegdota. To jest anegdota, o której teraz powiedziałem, ponieważ oczywiście w tej rozgrywce, jak zwykle, jest Ukraina. No, a o tej Ukrainie, jak świerkają wróble po spotkaniu Tillerson, Lawrow i podobno była również spotkanie z prezydentem Federacji Rosyjskiej, było, nie wiemy, o czym rozmawiali, to ciekawe, ale no, poza śmiesznymi propozycjami strony amerykańskiej, że Rosja wróci do G8, Rosjan to już w ogóle nie interesuje, mają w tej chwili szanghajską i BRICS, organizacji współpracy, a proszę mi wierzyć, Rosja się rozwija, zobaczycie za rok, dwa, trzy. Natomiast prawda jest taka, że ta cała szopka spowodowała dwie rzeczy. Po pierwsze, miała przestraszyć Chiny, no bo wtedy przewodniczący Komunistycznej Partii Chin był z wizytą w Waszyngtonie. Oczywiście jest to potwarz, oczywiście jest to obrażenie strony chińskiej, która gwarantowała status quo i prawdziwe wybory, i na dzień dzisiejszy uznaje za prawdziwego przedstawiciela narodu syryjskiego, wybranego w wyborach, prezydenta Asada. Żeby było jasne, tak jak Federacja Rosyjska, jak Iran, jak Indie, bo o nich się nigdy nic nie mówi, główni gracze. A druga sprawa, która tu jest bardzo ważna, to jest kwestia przypodobania się elitom, które poczuły się obrażone, kiedy pan Trump, dezinformując cały świat, bo przypominam, powiedział, że już się nie będzie w żaden sposób wtrącał w sprawę Asada i uważa, że on musi pozostać, ponieważ nie ma innej alternatywy i wycofuje się Ameryka ze zwalczania prezydenta Asada, Hezbollahu i poparcia przez Iran pana prezydenta Asada, jak również przez Federację Rosyjską. Hezbollahu to nie. No ale w każdym bądź razie nie wtrącał się do tych spraw. Nie wycofywał się, tak? A to przepraszam, widzicie, zawsze coś, czegoś nie wiemy. Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych ostatnio powiedział w Arabii Saudyjskiej, że oni nie pozwolą na otworzenie drugiego Hezbollahu w Jemenie. No drugiego Hezbollahu. No to tak, no bo tam przegrywają. Tak, czyli w dalszym ciągu oni tak, przeciwko temu pierwszemu. Tak. Widzicie Państwo, ciągle się to nam, ta sytuacja się zmienia. Fakt pozostaje faktem, że na dzień dzisiejszy, a to jest bardzo ważne, dla strony rosyjskiej jest otwarta droga do zwiększenia swojej obecności w Syrii. Z tego co wiem, przedstawiciele Ministerstwa Obrony Federacji Rosyjskiej stwierdziły, że nie zostawią bez odpowiedzi naruszenie
naruszenie umów międzynarodowych, które oczywiście naruszyła strona amerykańska tym nalotem. Że oczywiście uprzedzili kilka godzin wcześniej, oczywiście nie użyto SS-300 i dwóch baterii SS-300, które znajduje się przy latace i w drugim miejscu, gdzie znajduje się baza rosyjska, czyli Rosjanie nie przeciwdziałali uderzeniu amerykańskiemu, bo uważali, że Ameryka tego nie zrobi. Uważano to za pewnego rodzaju tylko i wyłącznie groźbę słowną. Proszę Państwa, kolejna rzecz, która mnie zainteresowała, to ślad, iż broń chemiczna, która była użyta, bądź miała być użyta, była pochodzenia albańskiego, kiedy upadł reżim pana Albański na początku lat 90. Rozkradziono 3 miliony sztuk broni i ta broń została kupiona przez Arabię Saudyjską, tenże właśnie sarin, który jest bardzo groźnym środkiem, o czym wcześniej mówiłem, w związku z tym zbliżenie się do niego na kilkaset metrów bez maski przeciwgazowej i chemicznego stroju jest niemożliwe. No, a to, co widzimy na zdjęciach, to jest nieporozumienie. Poza tym to są rzeczy śmieszne, bo w ten sposób broń chemiczna nie działa. Jak ktoś nie zna ABC przysposobienia wojskowego albo nie był w wojsku, to niech się dalej bawi w takie bajki, ponieważ... No, sprawy, no bo co mówisz, do białe hełmy, bez żadnych, to co ratowali niby tam z Han Shih-un, tych dzieci i tak dalej, to bez masek. I na dobrą sprawę, pan prezydent Trump, oglądając ten film, powinien sam założyć po prostu maskę przeciwgazową. Ja podejrzewam, że on w ogóle, jak już powiedziałem o tym słoniu, nie ma najmniejszego pojęcia i podpowiadają mu różne rzeczy, a proszę pamiętać, że szefem Pentagonu jest człowiek, który przygotowywał plan ataku na Syrię w 2013 roku. I to bardzo wiele tłumaczy. Ja tak wtrącę się. To, co burzy moją krew, to jest łatwowierność i krótka pamięć u naszych, u ludzi. Przecież jak była pierwsza wojna w Zatoce, to dziewczynka, która nigdy w życiu nie była w Kuwejcie, bo to była chyba córka jakiegoś ambasadora, tak? Przed kamerami telewizyjnymi w Ameryce opowiadała, jak to wojska Husseina wyciągają niemowlęta z inkubatorów i rozbijają je o głowy o ściany, płacząc. I Amerykanie takiej traumy doznali, że zaatakowano ten Irak. A potem, szanowni państwo, zobaczcie, jak dużo Ameryce wybaczamy. My jesteśmy chyba niespełna rozumu. Ameryka mówiła, że Hussein ma broń masowego rażenia. Nie ma tej broni. Czy ktoś wyciągnął wnioski, że to są kłamcy, oszczercy i bandyci? I dezinformatorzy. I to już, wiesz, dezinformatorzy to jest najmniejsza krzywda. Wyciągnęli, bo ta przedstawicielka Stanów Zjednoczonych ostatnio pokazała te dwa zdjęcia tam gdzieś z tego Han Shih-un. Także ten. To wyciągnęli po prostu przedstawiciel Rosji też, tak, między innymi, i pokazał zdjęcie, to znaczy niektórzy pokazali zdjęcie Colina Powella w czasie, jak przed wojną na Irak, przed atakiem na Irak, z tą ampułką, którą oszukał też prezydenta Kwaśniewskiego w tym samym czasie. Słuchaj, Kwaśniewskiego nikt nie oszukał, on miał świadomość, podejrzewam, wchodził. Natomiast zobaczcie państwo, dlaczego my tak łatwo wierzymy, dlaczego im wybaczamy? Miała być broń masowego rażenia, przecież Blair, tyle razy to mówiłem, Blair się przyznał, że nie było żadnej broni. Czy ktoś go zamknął do więzienia? A gdzie są te matki brytyjskie, tych chłopców, którzy zginęli nadaremno? Dlaczego nikt go przed sądem nie stawia? Ludzie! Tylko przesłuchanie. A gdzie są matki polskich żołnierzy, którzy zginęli w Afganistanie i w Iraku? I teraz będą ginąć w Syrii? Oby nie. Ale odsyłam do nagrania w internecie, na YouTubie. Jest film o Lechu Kaczyńskim z jego wizyty w Izraelu w 2006 roku w grudniu, gdzie on mówi, cytuję: dla każdego rządu w Polsce najważniejszą, priorytetową rzeczą jest interes Izraela. Możecie zobaczyć i posłuchać. Poczekaj, skończę to. I jakikolwiek rząd będzie, to ten priorytet się nie zmieni. I stąd nasza wojskowa obecność i wymienia te kraje, bo tego wymaga interes Izraela. I mówi rzecz Lech Kaczyński, dla mnie nieświętej pamięci, straszną, bo mówi tak: nawet gdyby w Polsce leciały za to rakiety, to my tacy strachliwi nie jesteśmy.
Ja to też kiedyś już mówiłem, ale szanowni państwo, wejdźcie na YouTube, wejdźcie. Zatytułowany film jest Lech Kaczyński, zdrajca Polski. 2:36 nagrane przez jakiegoś Izraelitę i puszczone w YouTube. Mówi po polsku, jest żywy Lech Kaczyński z 2006 roku. Czyli co? Czyli nasze życie jest nieważne, ważny jest interes Izraela, tak? I będziemy robili wszystko, co Amerykanie chcą. Ludzie, obudźcie się. To, że się wam tyłek nie pali, to nie znaczy, że się wam nie zapali, bo dojdzie i do was. Ale przecież na wspólnej sesji rządów Polski i tego tworu sionistycznego, który odbył się w Jerozolimie po raz pierwszy co w życiu. Co Tusk tam był, tak? Co Tusk tam 52 ministrów tam było. Tak, tak. I pan Bartoszewski, już nie będę mówił, kto to jest, bo wszyscy wiemy, chwalił się, który ma dwa obywatelstwa tam, miał oczywiście izraelskie i polskie, chwalił się, że większość naszych ministrów spraw zagranicznych w Polsce są pochodzenia żydowskiego. A Nabil, a czy wiesz, na jakiej podstawie nieświętej pamięci nie profesor Bartoszewski wyszedł z obozu koncentracyjnego Oświęcim? Nie, no przecież wiadomo. Oficjalnie jest taka informacja, że z powodu złego stanu zdrowia hitlerowcy go z tego obozu wypuścili. Tak, to tak. Ciekawe. Tam nie mówimy o kolaboracji po prostu, bo to jest już obszerny temat w tamtym rejonie. Ale wiesz, ale to świadczy, moi kochani internauci, wyobraźcie sobie sytuację, że powstaje związek przyjaźni niemiecko-żydowskiej i na czele tego związku stoi Brigadeführer SS Hans Timmler. Ja wymyśliłem takie nazwisko, ale dlaczego Hans Timmler powinien stać na czele związku przyjaźni niemiecko-żydowskiej? No bo on się najlepiej znał na Żydach. Tak. Czy można? Zgadza się, proszę. Ale pamiętajcie też o tym, a wiem to z wywiadu, jakiego udzieliłem jednego z kanałów internetowych rosyjskojęzycznych od dziennikarza, który 20 lat spędził w Izraelu, że tu chodzi o to, że nikt społeczeństwa izraelskiego nie pyta. Ono jest zakładnikiem anglosaskich elit rządzących Izraelem nieprzerwanie, którzy mają ogromne pieniądze, ogromną pomoc u establishmenta z Nowego Jorku. Nie przypadek córeczka Trumpa wyszła za tą osobę, która dzisiaj jest doradcą z Bliskiego Wschodu, bo on jest właśnie z tej rodziny i przeszła na judaizm. W związku z tym to jest wszystko sztuczne i ci ludzie na przykład za wykład w jakimś uniwersytecie w Stanach Zjednoczonych, mówię o politykach izraelskich, dostają 100 000 dolarów, szanowni państwo. Czyli kapitał i te interesy globalne, elit globalnych. Pamiętajcie, dzisiejszy neoliberalizm czy postkonserwatyzm, jak będziemy nazywać, jest tak samo szkodliwy, jak był bolszewizm, stalinizm i nazizm. Różnic nie ma. Skala na razie jest już porównywalna. Ale wracając do tematu, o którym chciałem powiedzieć, bardzo ważnego. Mianowicie, szanowni państwo, myślicie, że nie ma nic wspólnego sytuacja ukraińska z syryjską. Nic bardziej błędnego. Jest bardzo powiązana. Jest bardzo powiązana, bowiem Ukraina prawdopodobnie po cichutku sprzedawała przez Jordanię czy przez inne kanały broń państwu islamskiemu. Są na to dowody. No ktoś państwu powie, że to jest rosyjska broń. No kolega rzędem niespecjaliście, który rozpoznał. Nawet amerykańską broń, właśnie, którą dostała, właśnie, to też sprzedawała. Tak, oni wszystko sprzedadzą, byle żeby więcej zarobić. Natomiast, proszę państwa, taka jest sytuacja, że państwo rosyjskie, bo ja znowu tu będę w sprawach rosyjskich się wypowiadał, no bo jakby w nich się czuje najlepiej, powiedziało, że ono nie wspiera Asada dla niego samego, tylko oni chcą status quo i żeby fanatycy islamscy przemieszczali się przez Turcję do Rosji i nie robili tego, co się ostatnio stało w Petersburgu. A przypominam, że było ich w tym tworze nie mniej niż 8 tysięcy z Kaukazu i tak dalej. Ale pan Kadyrow, generał pułkownik, stwierdził ostatnio, że będzie wszędzie ich znajdywał, że będzie ich wszędzie dusił i palił ich domostwa i nie pozostawi po tej zarazie śladu. On ogłosił im wojnę. On ogłosił im wojnę. A proszę mi wierzyć, na jednostki specjalne czeczeńskie nikt nie ma wpływu. To są najlepsi żołnierze świata, bardzo dumni żołnierze świata, tak zresztą jak i rosyjscy, jak i syryjscy, którzy umierają za swoją wolność. Proszę państwa, za swoją wolność. Chciałbym powiedzieć jeszcze jedną rzecz, że rosyjska strona
w tej chwili obserwuję, co się wydarzy. Ja nie wiem, w jakim czasie nastąpią zmiany w Syrii, ale z tego, co wiem, raczej sytuacja się zmieni na korzyść państwa syryjskiego. Prawdopodobnie, ja nie jestem pewien, ale prawdopodobnie zostanie zamknięta przez odpowiednie środki przestrzeń powietrzna Syrii. Kto wie, czy nie będziemy mieli do czynienia, bo to jest istotne, wytłumaczę, przez wojska Federacji Rosyjskiej i przez wojsko syryjskie. Będzie całkowita utylizacja. I tak mam nadzieję. Tak, będzie utylizacja i wypijmy za to wino, jeśli państwo macie albo inny porządny trunek. Moim zdaniem Ameryka otworzyła drogę do tego, żeby nikt się nie liczył z jej zdaniem, ponieważ, proszę państwa, proszę nie mieć złudzeń. Mogą wam różne bajki opowiadać, ale nikt na konflikt bezpośredni z Rosją, z Koreą Północną, patrz Stany Zjednoczone, z Chinami, z Indiami nie pójdzie. A proszę pamiętać, że jeżeli Ameryka będzie się tak zachowywać jak ten szalony słoń, o którym mówiłem, i będzie wykorzystywać tylko najemnych dziennikarzy, bo od lat 70. wszyscy dziennikarze amerykańscy, którzy są w mediach, są sterowani, nie ma ludzi niezależnych, bo ich się nie toleruje w mediach, o czym mówił Max Kolonko niedawno. Proszę sobie posłuchać, co mówi Max Kolonko. Ciekawostka. Max Kolonko mówi praktycznie to samo, co my. Bardzo interesująca sytuacja. To, co Max Kolonko. No nie do końca, bo ja jednak uzupełniam Maxa Kolonko, jeśli chodzi o sprawy rosyjskie. Chociaż oczywiście jest to wybitny dziennikarz i go serdecznie pozdrawiamy. Jak zresztą innych naszych zwolenników. Proszę państwa, prawda jest taka, że jeżeli tak się będą zachowywać Stany Zjednoczone, to Rosja zogniskuje, czego nie chce, wszystkich przeciwników Stanów Zjednoczonych w Azji, z Japonią włącznie, i wtedy będzie się przeciwstawiać amerykańskiej dominacji, czyli dominacji krążenia elit liberalnych typu Soros, od giełdy przez uniwersytety do wojskowości. Jak wypowiedział się politolog służb specjalnych byłych, Jakow Kedmin, którego bardzo cenię ze względu na to, że mówi prawdę, wszędzie są dranie. W Pentagonie, w rządzie izraelskim, w elitach europejskich i trzeba na to zwrócić uwagę, że te struktury nie mają narodowości, mają tylko interesy. Mało tego, proszę państwa, ja uważam, że pewne gry, jeżeli chodzi o liberałów niemieckich, czyli pani Merkel, w Wielkiej Brytanii, giełda Wall Street, giełda hamburska, giełda nowojorska, londyńskie, one są powiązane w tych interesach. Mówi się też o Szwedach i proszę pamiętać, że niemieckie elity, a wiemy, że Trump ma pochodzenie niemieckie z Hamburga, jego dziad był z Niemiec, mogą na niego naciskać. Mówimy tutaj o 400 miliardach dolarów czy 300 miliardach dolarów inwestycji niemieckich. Proszę pamiętać, że wszyscy gracze, a więc Turcja, a więc Arabia Saudyjska, a więc Katar, Izrael, szanowni państwo, też, który jest jako jedyny z bronią jądrową w krajach na Półwyspie Arabskim i na Półwyspie i w Afryce. To jest jedyny kraj na Bliskim Wschodzie. No, kraje arabskie nie posiadają broni jądrowej. Pakistan posiada. Ale Pakistan jest w Azji dalej. To jest dalej, to są inne sprawy. Akurat Pakistan zaczyna w coraz większym stopniu dogadywać się z Federacją Rosyjską i bliży więcej wspólnego z Chinami i przede wszystkim z Indiami niż różnic. Więc sytuacja się bardzo zmienia niezwykle szybko. Ja wiem, że ja truję, ale widzę to coraz bardziej. I umowy wojskowe z tych krajów, z Federacją Rosyjską, ostatnio Serbia powiadomiła, że chce kupić SS-300, szanowni państwo. Także dzieją się rzeczy bardzo interesujące i tu wyraźnie widać, że jednopolarny świat się kończy, czy sobie ktoś tego życzy, czy nie. I że zdroworozsądkowa polityka państwa rosyjskiego jak gdy równoważy. Sytuacja jest taka, proszę państwa, tak to można nazwać, że Rosja jest jedynym w tej chwili czynnym krajem, który powstrzymuje hegemonię anglosaską. I Syria oczywiście, no ale to wiadomo, tak, Syria jest ofiarą. Gdyby nie Syria, gdyby nie waleczność wojska syryjskiego, wytrzymałość narodu syryjskiego przez 6 lat, gdyby nie polityka rządu syryjskiego, to by już dawno po prostu nawet ta, powiedzmy, dwubiegunowość zniknęła. Czyli ustanowiono by tam, powiedzmy, hegemonię jednego kraju Stanów Zjednoczonych. Mądrzejszy czasami wie lepiej. Natomiast ja bym chciał jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy takiej na koniec, proszę państwa, że jeżeli tak dalej pójdzie, to myślę, że nikt już ze Stanami Zjednoczonymi nie będzie się liczył, ponieważ jeżeli Rosja, a musi to zrobić, wzmocni swoją pozycję morską,
i zabezpieczy Syrię, jeśli chodzi o sprzęt nowej generacji, wyśle Triumf, na przykład SS-400, co było wcześniej. No, proszę zobaczyć, Rosja dała propozycję, pojawiła się, zrobiła porządek z państwem islamskim, mocno je nadwyrężyła, niewielkimi kosztami, niewielką ilością sprzętu, bo 50 samolotów, ale zrobiła to bardzo skutecznie. I wszyscy achnuli, już nie mówię o tym, czyli się zdziwili, jak kaliber tutaj działał i tak dalej. A proszę pamiętać, że jeszcze wiele jest takich typów broni, o której państwo nie wiedzą. Ja też nie wiem, ale wiem, intuicja mi podpowiada, że się pojawią. I podejrzewam, że jeżeli rzecznik Ministerstwa Obrony, Kaszelkow bodajże, mogę się pomylić z nazwiskiem, powiedział wprost, że my tego nie pozostawimy bez odpowiedzi, to tego dyplomaci nie powiedzą. Politolodzy tego nie powiedzą. Nie powiedzą tego w mediach rosyjskich, ale sytuacja może się powtórzyć sprzed półtora roku, kiedy Rosjanie wrócą i już będą mieli wolną rękę, bo do tej pory państwo rosyjskie liczyło na współpracę i otwartość w ramach ONZ. Przypominam państwu, że tak zwana opozycja na propozycję rosyjską i nie tylko, żeby stworzyć system parlamentarny na terenie Syrii, stwierdziła nie, my ustalimy jak my chcemy. No, szanowni państwo, proszę włożyć między bajki umiarkowaną opozycję, proszę włożyć między bajki to, co się teraz słyszy w mediach, pomoc Aleppo, tu, tam, siam. Pytanie komu? Jakaś dziwna instytucja, fundacja Elstera i inne takie, jakaś taka pani występuje. Szanowni państwo, nie tam jest prawda. I jeszcze jedno na koniec. To też powiedział politolog rosyjski, nie ja. Jeżeli jest ta sytuacja po nalocie, jaka jest, Rosja ma rozwiązane ręce w sprawach Ukrainy. Także nie bez powodu, ni słowa o Ukrainie ostatnio, Rex Tillerson, szef Bezpieczeństwa Narodowego, nie powiedział w Moskwie. A to już jest sukces, ponieważ niestety, szanowni państwo, jest tak, że konflikt globalny w Syrii mógłby nastąpić. Na szczęście na razie go nie ma, ale sytuacja jest wyczekująca. Poza tym zwróćcie państwo uwagę na kolejną rzecz. Chiny, to ważne, wstrzymały się od głosu w Radzie Bezpieczeństwa ONZ-u. Natomiast zwróciły uwagę Korei, żeby nie naciskała zbyt na Stany Zjednoczone, jeżeli chodzi o swoje próby jądrowe, czyli próbują pokojowo to rozwiązać, ale zachować status quo i twarz. I tutaj jest kwestia taka, jak długo to będzie trwało, ponieważ jak obserwuję naciski establishmentu i jawnych jastrzębi, których jest najwięcej w Kongresie amerykańskim od wielu lat, to przypomina sytuację Nixona, wydaje się, Watergate i inne, wydaje się, że Ameryka zmierza do nowego Wietnamu. Ja przypominam, że jak zwykle skończy się to tragedią dla obywateli amerykańskiego społeczeństwa, bo Amerykanie też zakładali, będzie demonstracja i się wycofamy, a tu się zrobił poważny konflikt, który przegrali. Zresztą w Korei też przegrali. I ja nie mówię, że ja popieram Stalina i ten czas i Mao Tse-tunga. Ja mówię o skutkach geopolitycznych i wojskowych. Dziękuję. To historia. Jeżeli chodzi o to. Natomiast jeżeli chodzi o ten atak, przypomniałeś mi, atak Trumpa na tą bazę, to zginęli cywile. Cywile, bo to padły kilka bomb, padło na wioski, które tam obok tej bazy po prostu i tam cywile zginęli. Tam nie było żadnego samolotu. Ja mówię, 6 godzin po nalocie, tak? Pierwszy już. Samolot syryjski już odleciał. A ja będę jeszcze mniejszego serca, powiem tak. Szanowni państwo, 56 pocisków Tomahawk, tak? 9. Każdy kosztuje $1 milion. Kto za to zapłacił? No, Arabia Saudyjska już zapłaciła. Proszę państwa, to jest interes. A jeszcze będę małego serca i powiem, a kto wie, czy było 59, a jak było tylko 29, a pozostałe są wymyślone, a kasa za to popłynęła? Wojteczku, i leciały przez terytorium Izraela. No, wiadomo, wszyscy im machali chusteczkami. Proszę państwa, wojna to jest interes. Interes, Amerykanie żyją z wojny. Zlecają, mówiłem i będę powtarzał, politycy amerykańscy sami sobie zlecają robotę, ponieważ wszyscy politycy amerykańscy, oligarchowie, są członkami korporacji amerykańskich. Więc jak sobie zlecili robotę, że zrzucają matkę bomb na Afganistan, wartą $35 milionów,
to ktoś musiał te 35 milionów dolarów zapłacić i te pieniądze wróciły na ich prywatne konta. Zlecili sobie robotę, państwo zapłaciło, podatnicy zapłacili. I teraz wrócę do Trumpa. Ale Rosjanie się pochwalili, przepraszam, że mają lepszą bombę. Dobrze. I to jest cała gwarancja pokoju. Bo jak widzimy dwóch byków, tak, którzy wiedzą, że są tak samo silni, to oni będą charczeć na siebie, warczeć, prychać, będą chodzić, tupać, ale bójki nie będzie. Bójki nie będzie, no bo straty wkalkulowują, ale niech ktoś będzie słabszy. Ja się tylko cały czas boję o jedną rzecz. Boję się o jedną rzecz. Żeby nam tu w Polsce, ja wiem, to jest mój świerszcz w głowie, żeby nam tu w Polsce nie wywołano małej wojenki, która będzie miała za zadanie sprawdzić determinację Rosji naszym kosztem. Tego się boję. Przy naszych politykach, przy ludziach, którzy bezrefleksyjnie przyjmują wszystko, przecież nie będę przeklinał, ale pan Duda, pani Szydło, pan Macierewicz pochwalili atak amerykański. Oż wy dranie. Cieszę się, że pochwaliliście swoim nazwiskiem i swoim imieniem, bo nie jesteście przedstawicielami całego narodu i żeby mi nikt nie mówił, że ja się utożsamiam z PO-wcami czy z KO-dowcami. Jeszcze są inni Polacy. Ja zamiast, powiedział kiedyś Chirac do Polaków, straciliście okazję, żeby siedzieć cicho. No wyrwaliście się przed szereg. Ktoś wam kazał tak potwierdzać to? Na procesie będzie to odnotowane. Będzie. Będzie, niestety. Bo Polacy mają tak, że jak się gdzieś coś dzieje, to się dzieje. Nie protestują, nie wychodzą, nie są, obywatelami nie są. W przypadku CETA. Tak. Dzisiaj w Sejmie było drugie czytanie w sprawie wprowadzenia do Polski nasion genetycznie modyfikowanych przez PiS. Tak, dzisiaj, 21 kwietnia. I cisza, nikogo to nie interesuje. Tak, na razie nie, ale ludzie szepczą. Nawet partie opozycyjne tam zamilkły po prostu, no bo one są w opozycji do wszystkich. To jest opozycja kontrolowana. Opozycji do wiadomości tam ona też. Ona się nazywa opozycja. I teraz, jeżeli sytuacja tak się zaogni, że, bo to są zabawy. Ja kiedyś powiedziałem, dokładnie. Żadna bomba nie spadnie na Waszyngton, na Boston, na Nowy Jork, na Petersburg, na Moskwę, na jakieś miasto jeszcze rosyjskie duże, na Smoleńsk, tak. Nie, bo spadną tu. Jeśli w ogóle to tu. Tak, na kraj frontowy. Gdzie mamy mężów Stanów? Ja bym chciał, żeby prezydentem Polski był pan Zeman. Żeby prezydentem Polski był pan Orban. Tak jest. Żeby prezydentem Polski, nawet nie wiem, przepraszam, kto jest prezydentem Słowacji? Chyba Tiso, ale ja nie pamiętam. Jak Tiso? Maciek, marzenia. marzenia, przestań. Ksiądz Tiso, zamarzyło się koledze. Mnie się bardziej zamarzyło, ja bym chciał. Rozumiecie, koledzy? Bułgaria też. A my... Niestety prezydent Assad zajęty na razie, także ten... Nie, a poza tym... Na razie nie będziemy go... Długowe, jakby co to? Szanowny Nabilu, wiesz... Mam nadzieję, że niedługo. Wiesz, co mnie denerwuje u moich rodaków? Mhm. Ta bezkrytyczność, bezrefleksyjność przyjmowania Assad zły. A kuda tobie tak mówić? A co ty wiesz? Co ty nawet Polaczku... Poczekaj, ty nawet Polaczku, mój rodaku, kochany, nawet nie wiesz, jak wygląda pan Assad, bo ty go nigdy na zdjęciu nie widziałeś. Że on skończył wyższe studia w Londynie. Ale to może ich nie ruszać. Ludzie, pilnujmy swego. Żołnierze Narodowych Sił Zbrojnych, którzy przekazali mi przesłanie i testament, powiedzieli tak, nie wiemy, kim będziecie, co będziecie robić, jakie będziecie mieli wpływy, ale każdy niech na swoim najmniejszym odcinku zrobi jedną rzecz. Żadnej wojny na ziemi polskiej. Nigdy przy nim. Żadnej wojny na ziemi polskiej. Pan, na słowiańskiej ziemi. Mówili o polskiej. Pan Nabil. Żadnej wojny za Izrael, co jest tak. Za te elity, te elity anglosaskiej Izraela. Za Hazarów. Bo to nie wszyscy Izraelczycy nawet. Ja ci powiem tak. Ja mogę porównać Stany Zjednoczone w tej chwili do dużego przedsiębiorstwa. Przemieniło się duże przedsiębiorstwo, w którym pan Trump ma
duże udziały. Nie powiem, że większość czy tam wszystkie. Coraz większe ma. Coraz większe udziały. Tak. Natomiast my tutaj, politycy polscy, którzy rządzą w tej chwili, po prostu otworzyli oddział dla tego przedsiębiorstwa, filię tutaj za darmo udostępnili oddział, filię i tak dalej, i pracują na razie za darmo, bez żadnych tam pensji, bez żadnej pensji, pracują dla tego dużego przedsiębiorstwa, także i nie dostaną żadnej, to tak jak obiecały Stany Zjednoczone, obiecały po Iraku. Tak, to znaczy, wysłaliśmy wojska do Iraku, bo liczyliśmy na to, że my będziemy mieli już odbudowy i tak dalej. A mieliśmy największy plac budów w Iraku. I w Iraku, i w Libii. Ile miliardów? Polska, to znaczy, ja nie wiem, Dormex na przykład w Libii to liczył 4800 pracowników. Proszę. W Iraku było jeszcze większe. Dromek, sam Dromek. Polimex, Budimex, Cekop, także te wszystkie firmy, które tam działały, Polimex, Budimex, które działały tam w Iraku, miały największy plac budowy, to był stworzony przez Polaków. W czasie kryzysu ekonomicznego tutaj w Polsce i wszyscy przelewali pieniądze w dolarach, przelewali do Polski. A my nagle w pewnym momencie poszliśmy za tą ampułką tam razem ze Stanami Zjednoczonymi, poszliśmy tam, przyjęliśmy jakąś tam strefę środkową, tą najgorszą, najgroźniejszą, i straciliśmy niestety trochę naszych synów tam. I dlatego liczyliśmy na to, że dostaniemy jakieś roboty. Oczywiście nie dostaliśmy. Nawet rekompensaty za sprzęt wart ponad 200 milionów dolarów, który zostawiliśmy, Dromex zostawił i Budimex i te wszystkie firmy. No bo nie ma kto zapłacić. Zostawiliśmy tam. Nie, to jest konkurencja. Nie dostaliśmy. A do tej pory Stany Zjednoczone mają referencje w wykupie ropy naftowej irackiej. Oczywiście, że tak. Przepompowują. Do tej pory prawie za darmo. I zapasy wody, Nabil, i zapasy wody w Iraku. Można słowo, bo słuchajcie, Nabil mówi prawdę. Słuchajcie, ja zadaję takie trzy pytania. Po pierwsze, gdzie jest zapas złota z Libii? Te ogromne miliardy nie ma. No jakoś Sarkozy nie oddał pieniędzy panu, tak, 10 miliardów, miliardów, podobno miliardów pożyczył, tak? Mówimy tutaj o tej, no jak to pożyczył? Zgadnij od kogo? Od Kaddafiego. Dalej, szanowni państwo, gdzie się pojawiło złoto z Iraku? Też nie wiadomo, o skarbach nie mówię. Nie oglądasz filmów, nie oglądasz zdjęć, nie oglądasz... Których? Nie, że Amerykanie siedzą i tam... No to ja wiem, złoto dla zuchwałych się powtarza, tak? Słuchajcie, ale tak naprawdę to anegdota na końcu, bo warto to o tym powiedzieć. Słuchajcie, patrzcie, jak wygląda polityka tej strasznej Rosji, tej Federacji Rosyjskiej. Tacy byli straszni w tym Afganistanie, tacy tam byli potworni. No i dwa miesiące temu rząd Afganistanu zgłosił się do Rosji, żeby pomogli w reaktywacji 120 budów. Tam jest diaspora Federacji Rosyjskiej, 200-tysięczna, wykształcona z tego kraju, na północy. Tak, tak. Oni mieszkają w Rosji na stałe. Proszę państwa, no to taki przykład. A ja jeszcze jedno chciałem zadać pytanko. Zdajcie sobie państwo sprawę, co by się stało, gdyby upadła Syria? Ja wam powiem. To byśmy mieli w Niemczech nie 1,5 miliona, a 4 miliony. To byśmy mieli ciężką wojnę, gdzie byłyby rozgrywki pana Erdogana, Arabii Saudyjskiej, Kataru, może Jordanii, bo ona też się dziwnie zachowuje, choć gdzie być i tu, i tu. I mielibyśmy bardzo blisko trzeciej wojny światowej na poważnie, ponieważ w końcu musieliby się główni w to po prostu wpisać, ponieważ pamiętajcie państwo, że Syria osłania Iran, a Iran jest głównym dostarczycielem ropy i gazu dla Chin, a w 80% przez Morze Południowochińskie płynie taże ropa i teże surowce do Chin, a 50% wszystkich towarów chińskich płynie sobie z powrotem. A teraz sobie zastanówcie się państwo, co by było, gdyby tamtędy poszedł, tak jak w prastarych czasach, jedwabny szlak.
To by skróciło drogę tychże towarów do Europy i wzmocniłoby te kraje, które, przypominam, nie żyją z giełdy, z obracania pieniędzmi, tak jak Stany Zjednoczone, które wiecznie te pieniądze drukują. Bo jeszcze jedna rzecz mi się przypomniała bardzo ważna. Szanowni Państwo, konflikt amerykańsko-chiński, dlaczego jest niemożliwy, to ja Państwu powiem. Bo tak ogromne są inwestycje chińskie w Stanach Zjednoczonych. Tyle milionów ludzi ma dzięki temu pracę, że Ameryka by się zawaliła. Poza tym... Nie, bo Stany są własnością Chin. Właśnie. I jeszcze jedna rzecz, proszę Państwa. Pan Abe był zmuszony dać duże kredyty Stanom Zjednoczonym. Pan Talerson chce bilion dolarów pompować gospodarkę amerykańską i pobudzić produkcję w Stanach Zjednoczonych. Bo poza bublami wojskowymi, które kosztują tyle, że ich nikt nie chce, poza paroma, no, którzy sami sobie to kupują, bo Amerykanie dają kredyty, a Izrael za to kupuje broń i potem nie oddaje tych kredytów, nie wiem, to się spisuje jakoś, nie wiem. To za darmo dostają. Dostają tam, no to 36 miliardów dał Obama, tak. Szanowni Państwo, jednym słowem, no i do tego jeszcze dochodzi to, że trzeba jakoś te pieniądze kiedyś oddać. Kiedyś trzeba będzie oddać te pieniądze. Polacy oddadzą. Tak jest, tak. No tak, 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 tak. To jest wszystko prawda, ale pamiętajcie Państwo o tym, że ten konflikt jest niemożliwy. Natomiast ani Rosja, ani Syria się już nie poddadzą i gwarantuję Państwu, że w najbliższych miesiącach się okaże, przy różnych naciskach i próbach i na giełdzie, gdzie indziej, państwo rosyjskie nie sprzeda Asada, to jest moje zdanie. Mało tego, wzmocni go. Sojusz irańsko-rosyjski nadal się będzie rozwijał. Przede wszystkim. Ja Państwu powiem z trzech powodów. Przede wszystkim naród syryjski właśnie. Nie sprzeda. Naród syryjski i za wojsko syryjskie. Za Asadem stoi, stoją wszyscy. Właśnie naród, tylko że pamiętajcie Państwo, że naród bardzo wspaniale i pięknie armia syryjska, ale gdyby te, że tak powiem, Brytany chciały do końca za zgodą, za zielonym światłem amerykańskim wprost, poszarżować na Syrię, no to niestety mogłyby ją poturbować. Natomiast proszę Państwa, Izrael zaczął słuchać Rosji. Podobno stracili samolot 2 miesiące temu, jak leciał. Jeden im spadł. Syryjska obrona przeciwlotnicza. No tak. Tylko obrona przeciwlotnicza. Tak. No ale jednak, a wiecie Państwo, niekoniecznie trzeba uczestniczyć, można dobrą broń przekazać. Też tak można zrobić i ten. Oczywiście, żeby było jasne, rosyjskie interesy rosyjskimi interesami, syryjskie interesy syryjskimi, ale Syrii i Rosji jest dzisiaj po drodze, co jest bardzo ważne. No bo tu się liczą jednak takie sprawy, ale pamiętajcie Państwo jednej rzeczy, że jeżeli taką mamy sytuację, jaką mamy, to zmiany będą duże. Zmiany będą duże, a ta pustka, która jest na terenie Iraku, to co się tam dzieje, też niedługo będzie w takiej sytuacji, bo nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale Arabia Saudyjska przegrywa wojnę w Jemenie, tak? W Jemenie. Okazuje się słabsza. No wiadomo dlaczego, ponieważ Iran ma świetną broń i ludzie, którzy są związani z Iranem, bo to o to chodzi. Ale Iran tam pomaga tym, którzy są niszczeni, bo Arabia Saudyjska chce zwiększyć kalifat swoich wpływów i kontrolować większą przestrzeń. Przy okazji wyzbywa się obcokrajowców swojego terytorium, którzy po prostu im są już niepotrzebni jako pracownicy. Ambasador Arabii Saudyjskiej w Stanach Zjednoczonych ostatnio porównał sytuację w Jemenie z biciem żony, własnej żony. Proszę bardzo. Powiedział, my działamy w Jemenie tak jak Saudyjczyk bije żonę. On ma prawo bić swoją żonę. I oni tam w Jemenie występują to samo. To jest nagrane, także to nie jest to wymysł mój. I to jest identyczne. Tak? Organizacje Human Rights i inne, przypominam, może byście się tak tym zajęli. Albo dla mnie już w ogóle jesteście szmatami. No ja nie rozśmieszam, no ale ja to informuję, tak? Bo te informacje słyszę bez przerwy, że one są takie bardzo, czy białe hełmy, czy inne. Proszę. To nie jest tajemnica, także to jest wszystko w tym. A te organizacje, no, to są wszystko, to jest o, nie wiem, coś tam podetrzeć po prostu. Proszę Państwa, no obawiam się, że dla polskich internautów w większości to są nowości, ponieważ niestety jesteśmy odcięci od wielu źródeł informacji przez to, że 80% niemiecko-amerykańskiego kapitału kontroluje polską przestrzeń medialną. No co do rządu, to już Wojtek się wypowiedział, więc jakby nie będziemy do tego wracać, ale fakt pozostaje faktem, że na pewno sytuacja się bardzo zmieniła i Ameryka sobie zaszkodziła tym atakiem. To nie ulega kwestii. Ale nie u Polaków.
Proszę państwa, Wojtek jak zwykle jest... Tak, optymista. Zaraz, nie. Pesymista. Nie, ja jestem zrozpaczony. Bo jeżeli, panowie. Tylko 30% wariantów. Panowie, ale jeżeli ja słyszę, tak, że Amerykanie wreszcie 70 lat za późno, ale są. Gdzie? W Polsce. Ale jak oni wyjeżdżają, to coś się dzieje. Ale poczekaj, Maciek, poczekaj. Tak. Bo w głowach Polaków jest święta wiara, że oni tu mieli przyjść w 1945 roku ratować Polskę. Zwyklętymi, tak. Tak, bzdura totalna. A wcześniej o 6 lat to, tak. Anglicy i Francuzi tak mieli. A jak ja słyszę ambasadora Stanów Zjednoczonych, który mówi takie zdanie, jesteśmy sojusznikami na zawsze. W Orzeszu to powiedział w Wielki Czwartek. Jesteśmy... Ale Macierewicz nie przyjechał, wiesz o tym. Był, nieprawda, ale bzdura, był, podniecił się, rozumiesz, jak na widok Misiewicza, tak, i mówi ambasador, że jesteśmy sojusznikami na zawsze i wszyscy są zadowoleni, a taki ja, małego ducha, małego serca, taka kanalia, tak bym chciał wyjść i powiedzieć... Jesteś kanalia? Tak, przepraszam panie ambasadorze. Jeśli jesteśmy sojusznikami na zawsze, to bym bardzo prosił o zniesienie jebanych wiz. Do Stanów Zjednoczonych. Tak. Przepraszam. Ale to tam rządzi, tylko kongres. Zaraz. No to albo jesteśmy sojusznikami na zawsze, albo nie na zawsze. Wojteczku, nie jesteśmy sojusznikami, jesteśmy wyrobnikami. Ale nie, ja mam. Pan ambasador nie zna polskiego i jemu się pomyliło słowo sojusznik ze słowem najemnik. Bo on chciał powiedzieć, jesteście najemnikami na zawsze. Tak, o, poczekaj, dopuśćmy Nabila. A Trump, proszę ja ciebie, jak on, powiedzmy, powiedział, że powiedzmy, że Polska jest naszym sojusznikiem, bo mówił to także, jak atakował Syrię, nie miał zgody kongresu, trzeba zgodę kongresu na to. Tak. Natomiast to, co wracam do tych spraw, tych wiz, a ci wizy rzeczywiście w takim układzie potrzebują w takim razie zgodę kongresu, to takie mała rzecz po prostu. No widzicie, wizy, no właśnie, wizy dla Polaków, no dla tych, dla tego sojusznika, najlepszego sojusznika. Internauci, żeby... Nie chcę. Nie, ale to jest sprawa zasadnicza. Ale wiesz, to ty nie pojedziesz. Nie, przepraszam. Ja nie chcę wiz, żeby wizy dla Polaków były zdjęte. Broń Panie Boże. Ja chcę, żeby zdjąć wizy, żeby nałożyć wizy dla Amerykanów. I wiesz, jak byśmy zrobili? Że polonusy... Ale panowie, są wizy dla Amerykanów? Nie ma. No jak to są? Nie ma. Maciek, nie gadaj. 3 miesiące musi wyjechać. To się nie rozśmieszaj. Do Pragi czeskiej, do burdelu. Ja żartuję. Czeskiego burdelu. Wizy dla polonusów nie, ale dla Amerykanów tak. A dlaczego nie? Jakaś symetria musi być. Tyle. Będzie wtedy sprawiedliwie. Ja powtórzę się. Ja bym chciał, żeby na czele Polski stał taki człowiek jak Orban. Albo pan Zeman, co ubliża wam, że prezydent Czech będzie stał wybitny, na czele Polski. Wybitny prezydent. On jeden w 2015 roku stanął w obronie Polaków, kiedy banderowcom wytknął, że nie znają swojej historii albo kłamią. I wytknął im, że Bandera wydał rozkaz zamordowania wszystkich Polaków. Wszystkich! Tak, pan Zeman, prezydent Czech. Tak, i tu dozgonna wdzięczność mu się należy. Na zawsze. No. Słuchajcie, mówimy o trudnych rzeczach, więc tutaj właściwie cośmy mogli, tośmy powiedzieli. Czekamy na wasze pytania i zastanowienie, jak to naprawdę wygląda, ponieważ przypominam, że ciągle wykorzystują naszą emocjonalność, a brak chłodnej kalkulacji i rozwagi. A świat się z nas nabija i ciągle na tym zarabia. I coś ważnego na końcu. Szanowni państwo, jest gorsza rzecz. Otóż ma powstać, szykuje się ustawa o powszechnym obowiązku, czyli przywróceniu powszechnej służby wojskowej. I szanowni państwo, do tej pory, żeby kogoś wysłać na misję, trzeba mu zapłacić i to dość duże pieniądze. A teraz, a tak za darmo będą chłopaków wysłać, gdzie będą chcieli. Więc wtedy jest zagrożenie, szanowne panie i panowie, którzy mają dzieci, mówię o rodzicach, że państwa synowie, zamiast bawić się w obozy
i treningowe i strzelać w paintballa, nagle okażą się, że jadą pomóc naszej bohaterskiej, wspaniałej Ukrainie albo Arabii Saudyjskiej. Zanim zadam bardzo poważne pytania Nabilowi, to chciałem wam zacytować taką piosenkę. Będzie bez przekleństw. Może zaśpiewam. Jakżem ruszał do ataku, to szybko wróg, to szybko wróg. Teraz złote mam mordery, ale nie mam nóg. Ja mam pytanie bardzo poważne. Nabil, przypomnij naszym kolegom, jaka jest skala ofiar przez te 6 lat. Skala ofiar w ludziach, rannych. I jeśli wiesz, jaka jest skala zniszczeń, jeśli wiesz w procentach, bardzo cię proszę, zakończmy w takim stylu, bo my sobie tutaj forujemy, a Syria 6 lat była w stanie wojny. Ludzie, przełóżcie to na siebie. Przełóżcie to, że macie chałupę, mieszkanie w środku Warszawy i nagle wali rakieta w te mieszkanie. Jeśli zginiecie, to wasze szczęście. Ale jeśli nie zginiecie, to będziecie uchodźcami. Albo was otrują terroryści chlorem. Nabil, oddaję ci mikrofon i wyczerp to moje pytanie do bólu. Do bólu. To znaczy, infrastruktura jest prawie całkowicie zniszczona. Dlatego, że powiedz mi, no już dawno nie ma wody, nie ma kanalizacji, nie ma prądu i tak dalej. Budynki są zniszczone w niektórych miejscowościach dosłownie w 100%. W niektórych dzielnicach, na przykład Aleppo, tego wschodniego Aleppo, zresztą zobaczymy relacje chyba niedługo tam kolegi, który wraca z Syrii dzisiaj, chyba dzisiaj 20, tak? Wraca z Syrii dzisiaj. Był 10 dni tam, był we wszystkich miastach w Syrii i ma pewne relacje tam stamtąd. Także jest zniszczone, budownictwo jest zniszczone. Przemysł zniszczony. Aleppo to było stolicą ekonomiczną Syrii. 55% ekonomii syryjskiej było kreowane w mieście Aleppo, w Aleppo i otoczeniu. Była strefa przemysłowa w Aleppo, która została na pierwszych dniach wywieziona żywcem. To znaczy 2200 zakładów pracy, sprzęt, który produkował różne rzeczy, od ubrań po nie wiem, jakieś artykuły przemysłowe i tak dalej, zostało wywiezionych żywcem do Turcji. Czy wiemy, jaka to jest kwota? Tak, oczywiście. Powiedz. To znaczy kwoty nie, no bo tam jest wszystko ewidencjonowane. Mhm. Jest pan Shabi, który jest szefem Izby Gospodarczej, w tej chwili już szefem wszystkich izb gospodarczych w Syrii. On był szefem Izby Gospodarczej w Aleppo, jest członkiem Parlamentu Syryjskiego. Ma kompletne, to znaczy biuro kompletne ma udokumentowane, bo przecież każdy właściciel zakładu miał ewidencjonowany sprzęt, maszyny kupione za granicą, przywiezione, opłacone cło i tak dalej, i tak dalej. Także wszystko ewidencjonowane i to wszystko zostało wywiezione, nawet wiadomo, gdzie to działa teraz na terenie Turcji. Także to jest ten. I od tego się zaczęło po prostu. Zniszczyć ekonomię syryjską. Zniszczyć ekonomię syryjską. I to jest od tego. Natomiast ekonomia syryjska, tak jak powiedziałem wcześniej na tej naszej uroczystości, ekonomia syryjska jest w stanie wyżywić tego 1,5 miliona tych bezdomnych ludzi, koczujących pod mostami Manhattanu bez żadnego szwanku po sześciu latach wojny. Nawet teraz, po sześciu latach wojny jest ten. Także jest to państwo, które wspomaga czy pomaga swoim obywatelom. Jest wszystko dotowane, te artykuły spożywcze pierwszej potrzeby, chleb, mąka, paliwa, ryż, i tak, cukier i tak dalej, to wszystko jest dotowane. Rodziny, pytałeś mnie o ofiarach, jest niestety ponad 300 tysięcy ofiar tej wojny, nie mówiąc o uchodźcach we własnym kraju. Jest ponad 8 milionów Syryjczyków,
którzy emigrowali we własnym kraju. Udało im się przedostać się na tereny bezpieczne opanowane przez rząd legalnie. Natomiast ci, którzy są w Turcji, w Jordanii, w Libanie i tak dalej, to oni nie mieli możliwości ucieczki, bo były zamknięte drogi, albo przystąpisz do ISIS-u, czy tam do tych grup bandyckich i dostaniesz $100 na miesiąc, albo nie dostaniesz i będziesz walczył i tam jeszcze dostaniesz jakiś tam pas z materiałami wybuchowymi, to możesz pójść i do swoich tam dziewic tam w niebie, 79 dostajesz od razu. 72 dziewice w każdym razie, albo no nie wiem, no to wszyscy. Kto to wytrzyma? No to wszyscy uciekali. Wystarczy, nie? Dziwią się w Europie, że to są mężczyźni, którzy emigrowali. No mężczyźni, bo oni emigrowali nie z Syrii, tylko z Turcji, z tych obozów tureckich. Nagle 100 tysięcy emigrantów znalazło swoje pieniądze po $2000, żeby zapłacić za pontony. Pontony się znalazły z silnikami i tak dalej. I oni, 100 tysięcy osób nagle już atakowało całą Europę i tak dalej. Oczywiście to jest sprawka Turcji, już nie będę wnikał w to, to jest ta gra o pieniądze i tak dalej. 3 miliardy, 7 miliardów i tak dalej. W każdym bądź razie to są, dziwią się, że to są młodzi ludzie. No młodzi ludzie, no bo ci młodzi ludzie uciekali właśnie z tych terenów zajętych przez te bandy terrorystyczne. Nie mogli uciekać na tereny bezpieczne, to uciekli do Turcji. I teraz z Turcji znowu uciekają dalej, bo tak stworzono im, bo tak im zapłacono, bo tak im sfinansowano i tak dalej. Wśród nich jest około 10 tysięcy może tych po prostu członków ISIS-u, którzy tutaj przyjechali do Europy zrobić dobrą robotę na przyszłość. Zresztą Arabia Saudyjska już dawno planowała te swoje meczety, które są wahabickie takie, to już ona od razu podszkoliła ten trzeci czy czwarta generacja tych uchodźców muzułmańskich wcześniej w krajach. To ta czwarta generacja, ta ostatnia generacja to jest taka zniszczona po prostu, bo ona chodzi do tych meczetów wahabickich sfinansowanych przez Arabię Saudyjską i słucha tego, a potem jeszcze przychodzi do nich ktoś, oferuje im jakąś tam kwotę, żeby tam pojechać walczyć o islam w Syrii, którego tam właściwie mają bardzo mało do czynienia tutaj w tych meczetach wahabickich i oni jadą po prostu, żeby zarobić, młodzi ludzie i tak dalej. Zniszczyli tą trzecią generację, czwartą generację tych emigrantów, którzy byli naprawdę kwiatuszkiem emigracji w całej, nie tylko w Europie, w Ameryce Łacińskiej i tak dalej. W Ameryce Łacińskiej jeszcze w dalszym ciągu oczywiście są, także ten. Natomiast tutaj w Europie. I to jest właśnie, to jest to. Także emigracja, dziwią się młodzi ludzie, ale to są ludzie, którzy uciekali dalej. I teraz wszyscy Syryjczycy, a ich jest niecałe 15% wśród tych, którzy emigrowali, bo wszyscy skorzystali na tym, nawet Afgańczycy, Libijczycy i tak dalej, podali się z paszportami fałszywymi syryjskimi, podali się za Syryjczyków, nie wiedzą nawet, gdzie się wychowali w Syrii i przyjechali tutaj na emigrację jakąś tam zarobkową i tak dalej, bo tu dają jakieś socjale, bo tu i tak dalej. Ale zobacz Syryjczycy, tam te niecałe 15% Syryjczyków. Zobacz, jak oni postępują rzeczywiście tutaj w Europie. To jest zupełnie inna emigracja, to są zupełnie inni ludzie. I wszyscy pragną powrotu do Syrii. I większość z nich koczowała pod ambasadami syryjskimi, żeby dostać duplikat swoich dokumentów, żeby móc wracać do Syrii. I wiele z nich wróciło i wiele z nich tam już urządziło się i tak dalej. A Syria cały czas próbuje, ona wie, rząd syryjski wie, że ma budować ponad 1,5 miliona mieszkań po prostu, żeby przyjechać. Daje mieszkania za darmo, daje, nie wiem, żywność, paczki żywnościowe, zdrowie, opiekę zdrowotną za darmo, nie ma żadnego ten. Niestety jest dużo ludzi, którym brakuje ręki, brakuje nogi, brakuje tam. Tu brakują po prostu materiały na protezy i tak dalej. Ale jakoś każdy się cieszy. Ja nie zapominam zdjęcia dziecka syryjskiego, który siedzi bez nogi na łóżku i trzyma tą swoją nogę sztuczną
z łzami w oczach, z uśmiechem takim, że w końcu ma nogę. Dziecko, które ma, nie wiem, 9-10 lat. I to jest to. A to państwo po prostu zabezpiecza i to bezpłatnie. Rodziny poległych, wszyscy mają opiekę. Każda, to znaczy rodzina, ktoś tam z rodziny poległych musi dostać pracę państwową w rządzie. Dosłownie, bez względu na kwalifikacje, bez względu na to. Powiedz mi, ile prezydent Assad ma lat? A w tej chwili 40 parę, chyba 45, 6 lat. To jest taki młody człowiek? Tak. Ma bardzo wykształconą żonę. On jak ten miał 36 chyba, 36 lat, jak objął rządy, to 10 lat temu. No to nie, ponad 10 lat temu, no to koło 50 powinien no, mieć. No to jest dobra, koło 50, to jest tak. Dobre zjawisko w takim razie. Wykształcony człowiek. Także. Czyli tak. Nabil, ile ofiar śmiertelnych? No ponad 300 tysięcy jest niestety. Ponad 300 tysięcy, ale nie mówiąc tak, jak ja nie przypadkiem wspomniałem o tych, którzy stracili nogę, rękę i tak dalej. To jest ich dużo. Nikt tego nie jest w stanie w tej chwili policzyć. Którzy są w szpitalach, którzy tam leczą się już i tak dalej. Także państwo zabezpiecza ich, państwo zapewnia opiekę medyczną, darmową. Tak jak powiedziałem, darmową. Ja teraz jakbym pojechał w ogóle tam tego i coś mi się stało, ty jakbyś pojechał i coś tam się z tobą stało, zgłaszam cię do tego, przyjedzie karetka pogotowia, zrobi ci kompletne badania. Okazuje się, że ci masz cukrzycę na przykład, czy tam coś tam z dyskiem, czy tam tego, bez względu na to, że tam zwichnąłeś nogę, to będziesz leczony na te wszystkie choroby, bez żadnej opłaty. Jeszcze zapomnieliśmy o jednej rzeczy. Bo taki statystyczny Polak może powiedzieć, coś się tak czepili, co ta Ameryka się tak czepiła tej Syrii. Pamiętasz, jak rozmawialiśmy na placu Defilad o ogromnych złożach gazu i ropy na wodach terytorialnych przy Syrii? Tak, przy Syrii. Wspomniałem. Potwierdźmy to, bo może inni ludzie nas oglądają. Wspomniałeś to, ale... Ale proszę was, no wykryto 14 takich pól, poletek, złóż ropy naftowej i gazu należące do wód terytorialnych Syrii, czyli na terenie Syrii właściwie. Cztery z nich zawierają tyle samo, co Kuwait ma na przykład. A poza tym wyliczyli ten gaz, rezerwy gazu w tych polach, to jest dwukrotna wielkość rezerw światowych znanych w tej chwili na świecie. Dwukrotna wielkość. W tej chwili Syria, jak się uwolni i jeżeli zacznie wykorzystać te swoje złoża ropy naftowej, to ona może wyprodukować 7 600 000 baryłek dziennie ropy naftowej, czyli na drugim miejscu po Arabii Saudyjskiej. Arabia Saudyjska produkuje ponad swoją tamtego 10-11 milionów chyba baryłek dziennie, czyli na drugim miejscu na świecie. Syria by stała się najbogatszym państwem na świecie, nie tylko tam w regionie, na świecie. Z tym arsenałem, który ma, czyli zasobami ludzi, którzy wierzą, ludzi z tradycją, ludzi, którzy stworzyli cywilizację, miasta syryjskie, które mają ponad niektóre 12 tysięcy lat istnienia, istnieją. Aleppo, najstarsze miasto świata, które ma 12 600 lat, zamieszkały bez przerwy. Aleppo, Damaszek ma prawie 7 tysięcy lat. Pozwolisz Nabilu, że przypomnę naszym katolikom, że człowiek, który rozniósł chrześcijaństwo po basenie Morza Śródziemnego, i który, chociaż nie był apostołem Świętym. Chrystusa, to właściwie jemu zawdzięczamy rozlew chrześcijaństwa. Myślę o świętym Pawle. Jechał właśnie w drodze do Damaszku, jak spadł z konia i usłyszał głos z Pana, naszego i Zbawiciela, Szawle, Szawle, dlaczego mnie prześladujesz? I od tego momentu rozniósł to chrześcijaństwo i my wierzymy. I w tego Boga, i w tego Zbawiciela, i świętego Pawła uznawamy za swojego świętego. A przypominam Polakom, że był taki święty, nazywał się Jan Paweł II.
i wziął imię właśnie po tym Pawle. Pod Damaszkiem go oświeciło. Pod Damaszkiem. A taka nie mała dygresja. Nie wiem, czy wiesz, że grób w Jana Chrzciciela znajduje się w meczecie Umejadów. I ojciec Jan Paweł II, jak był w Syrii, to był w meczecie Umejadów i modlił się przy grobie. A gdzie to jest? Chrzciciela. W meczecie Umejadów w Damaszku. W Damaszku. W Damaszku. Niestety, to znaczy na szczęście, meczet Umejadów w Damaszku jest bezpieczny cały czas i nic tam się nie dzieje. Natomiast meczet Umejadów w Aleppo, który jest adekwatny historią i tradycjami z tym meczetem Umejadów w Damaszku, został zniszczony przez tych bandytów, bandziorów, rzekomych tam, znaczy wahabitów po prostu, rzekomych muzułmanów. Tak. Szanowny Nabilu, na koniec prosilibyśmy cię z Maćkiem, żebyś wystosował mały apel do oglądających nas Polaków. Jak mają myśleć, jak mają oceniać tę rzeczywistość, co mają wzbudzić sobie. Ty jako człowiek, który tyle lat w Polsce mieszkasz, myślisz już po polsku, a nawet pewnie może ci się sny po polsku zdarzają, ale przecież jesteś Syryjczykiem. Tak. Więc jesteś wyjątkową zdobyczą, ponieważ jesteś Syryjczykiem, ale jesteś i Polakiem. Znasz doskonale naszą historię, swoją historię. Co byś młodym ludziom, którzy nas oglądają, młodym ludziom, którym grozi, że mogą być popędzeni na wojenkę pod sztandarami patriotyzmu, nie wiadomo czegoś jeszcze. Co byś im powiedział? Tylko Nabil, jeśli mogę cię wyreżyserować, nie, proszę cię, prosto do obiektywu. Nie dajcie się. Mówię nie tylko młodym, ale mówię wszystkim po prostu. Nie dajcie się tej propagandzie. Nie słuchajcie, ruszcie głową przede wszystkim. Ja wiem, Polacy to są mądry naród, to są mądrzy ludzie i oni wiedzą, jak myśleć. Oni wiedzą, jak się zastanawiać. I wiem, mam dużo przyjaciół, którzy po prostu dzielą się ze mną tą opinią, bo oni już mają dostęp do tych prawdziwych informacji o Syrii, o tym, co się dzieje. Natomiast nie dajcie się ogłupić, nie dajcie się osłupić, tak jak to się mówi, po prostu naszej elicie, która próbuje nami rządzić naszymi umysłami. Mędiom, tak. Bądźmy sobą, myślmy sobie, szukajmy prawdziwych informacji u źródeł. Ruszajmy głową i zastanawiajmy się nad pewnymi rzeczami, które wciskają nam, że to są fakty, a to są właściwie, to jest wszystko sfingowane po to, żeby osiągnąć pewne jakieś tam cele. A poza tym wyzwólmy się spod dominacji jakiegoś tam, nie wiem, tego umysłu hazarskiego, który nami rządzi, bo to tak jest właściwie w naszym społeczeństwie niestety. Próbują nami rządzić tak jak na Ukrainie też tam planują i tam osiągają jakieś pewne ten, tak jak i okupowali Palestynę, w której walczą przeciwko wam, przeciwko nam, przeciwko wszystkim ludziom, po prostu w imię antysemityzmu. A przecież ludzie, którzy okupują Palestynę, nie mają nic wspólnego z Semitami. To jest wszystko ludzie, którzy przyjechali z różnych krajów, to są Hazarzy, którzy przyjechali i grają tą, powiedzmy, melodią antysemityzmu. Ja jestem tym prawdziwym Semitą i jeżeli ktoś mi może zarzucić, że jestem antysemitą, no to wyśmiewam. To musiał być przeciwko sobie. I tyle, tak jest. No i tyle. Chciałem wielki Polski. Momencik, jeszcze nie koniec. Dwa słowa muszę. Szanowni Państwo, muszę, ponieważ to ważne. Nie wiem, czy Państwo wiecie, ale parę dni temu dosłownie Federacja Rosyjska zastosowała taki manewr. Otóż to, co było ustalone w 1947 roku w sprawie Jerozolimy, że jedna część Jerozolimy jest izraelska, a druga jest palestyńska. Uznała status quo, że jest to podwójna stolica arabska
czyli palestyńska i izraelska. Tak jak powinno być. To jest jedna rzecz. A druga, szanowni państwo, druga rzecz, bardzo, bardzo ważna. Trzeba powiedzieć, że arabska, czyli tak, palestyńska, to są chrześcijanie u muzułmanów. Tak jest, oczywiście. Chrześcijanie i tam jest grób święty Chrystusa i tak dalej. Proszę państwa, o co chodzi? Chodzi o to, żeby zrozumieć taki fakt. Znowu polskie źródło, przegląd prasy światowej Forum, jakiś 7 miesięcy temu, materiał na temat Kosowa. Ja lubię ten temat, byłem w Kosowie na barykadach w Mitrowicy, mam zdjęcia stamtąd w 2011 roku. Dzisiaj go szukają tam. Tak, oczywiście, Wojtek powiedział jak zwykle. Tak, 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 oczywiście, ale wracając do tematu. Proszę państwa, z Kosowa w stosunku do ilości ludności najwięcej było z jednego regionu, rejonu, najwięcej było fanatyków islamskich w państwie islamskim, powyżej 500. Proszę państwa, to chyba daje dużo do myślenia, że mamy do czynienia z wykorzystywaniem elementów muzułmańskich w grze geostrategicznej, geopolitycznej w odpowiednim celu. I takich panów, prawdopodobnie przeszkolonych, jak mówiła jedna z analityków, Polka, w pierwszym programie Polskiego Radia, nie pamiętam nazwiska, wychowana i kształciła się na Uniwersytecie w Londynie i jest specjalistką od bezpieczeństwa międzynarodowego, która po krótkim wysłuchaniu fragmentów z wypowiedzi polityków amerykańskich, brytyjskich stwierdziła, jeżeli ktokolwiek z państwa myśli, że jak się usunie Asada, cytuję, to będzie lepiej, do czego dąży Unia Europejska i Stany Zjednoczone, to informuje państwa, że w ich miejsce pojawi się państwo islamskie albo podobny rak, podobny nowotwór polityczny. Proszę państwa, ale to powiedział analityk, młoda dziewczyna w pierwszym programie Polskiego Radia, więc jednak coś tam się zaczyna zmieniać. Miejmy nadzieję, że ci panowie dojrzeją, zmądrzeją i zaczną myśleć, bo na razie widzę tylko i wyłącznie niemówienie prawdy i niestety wykorzystywanie sytuacji i niedziałanie w interesie zbiorowości obywateli i polskiego narodu szeroko pojętego. Na koniec, szanowni państwo, za chwilę... Chciałem komentować tylko, bo... Ładnie, nie? Na to, co ty mówiłeś o wyborze Asada i tak dalej, ja chciałem zaznaczyć, że ja nie wybierałem Trumpa i nie miałem zamiaru nie miałem upoważnienia, nie miałem pełnomocnictwa, ale nie życzę sobie, żeby ktoś mi wybierał mojego prezydenta. Właśnie, proszę zwrócić na to. Brawo! Proszę państwa, i na koniec, jako chrześcijanie, wstańmy i uczcijmy minutą ciszy bohaterów i ofiary wojny, niewypowiedzianej wojny w Syrii. Amerykanie są sojusznikami, tak? Tak. A co my, jaki mamy interes w tym sojuszu? Co oni nam takiego dali? Umrzeć. Czy oni kiedykolwiek nam czymś pomogli? Umrzeć. W czym nam Amerykanie kiedykolwiek pomogli? W niczym. Czym nas obronili? Po co nam ten sojusz z Ameryką? No wiesz, kto nas wyzwalał? Czy Amerykanie nas wyzwalali? Dopiero przyjechali, po 70 latach dopiero przyjechali. Ale czy nas wyzwalali w II wojnie światowej? No nie. Sprzedali nas. Ale teraz jeżeli Rosję zaatakuje, to wyzwala.